wykorzystujemy to, że przed chwilą nagrywał się film, bo mama powiedziała, że nagrajmy jeszcze jeden film Maja, a ja wtedy doszłam do wniosku, mamo, nagrajmy. Prosicie mnie o makijaż bardzo często, moi drodzy. Jak wiecie, ja mam cudowne umiejętności, jeżeli chodzi o makijaż, więc dzisiaj zaprezentuję na przykładzie mojej mamy tutorial. Tutorial jest inspirowany naszą ulubioną youtuberką, nie jest to youtuberka, to jest beauty guru instagramowa, Katarzyna Masowska. Którą kochamy, po prostu. Myślisz, że kiedyś jest szansa, że pani Kasia to obejrzy? Bo jak tak, to chciałam być pani Kasiu. Myślę, że nie, pani, ale... Kasiu, jeżeli pani obejrzy, ja stosuję treningi na oponkę. Stosuję, ale dopiero po pani filmikach na Instagramie zrozumiałam, że ja je stosuję źle. Bo wiecie, czego mi brakowało? Czego? Jak sięgam tak po chipsika, po ten, po kolejną pizzę, tak, to ja to robiłam z wyrzutami sumienia. A to trzeba robić z radością. Aha, jeżeli nie wiecie, o czym mówimy, to nie wiemy, na jakiej planecie żyjecie. Pierwszy link w opisie, proszę kliknąć, najlepszy Instagram, jaki istnieje. Tak. I teraz, tak, moi drodzy, zaczynamy przygodę. Ja odkryłam go niedawno, słuchajcie, ta seria, ale że mi powiedziała. Kocham, po prostu, wszystko kocham. Mogę? Okej. No. To tutorial. Tutorial. Pani Kasia stawia na brwi. My również postawimy na brwi. Jak widzicie, ja mam umalowane, ale one wciąż są jeszcze takie, czegoś im brakuje. Dużo im brakuje, bo to nie są... To jak patrzysz na twoją twarz, to nie widać, że ty stawiasz na brwi. Okay. Na pierwszy stawiamy na brwi. Ludzie muszą stawiamy wiedzieć, że stawiamy na brwi. Jesteś gotowa? Dobra, to ja zamknę oczy, żeby mieć niespodziankę. Nie, mamo, jeszcze nie wiesz, jak postawiłam na twoje brwi, więc... Poczekaj. Dobra, okay. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Pierwszy krok przy stawianiu na brwi to chociaż wyraźne zaznaczenie konturów. Konturów. One muszą być widoczne, moi drodzy. Na pewno musimy je trochę uwypuklić, uwydatnić, musimy je zarysować tak porządnie, więc my się nie patyczkujemy. Robimy to porządnie. Trochę nachodzi nam to tutaj na powiekę, na to nie jest nie wiem, jak to ale się ukryje mówi. Opadającą powiekę. Tak, ukryje twoje wszystkie zmarszczki. Okej. Okay. Dlatego to jest fajna brew. Jak widzicie, różnica jest diametralna. Po tej stronie twarzy widać, że ta... Będę dzielna, nie ta osoba stawia na brwi. Ta osoba jeszcze nie wie, co jest dobre. Przeczeszemy nadmiar. Wypełniłam dokładnie, nawet kilka pojedynczych włosków zostało dorysowanych. Chcesz zobaczyć, jak wygląda ta ekstra? Tak, dobra, tak. Spójrz. Widzisz? Wiem, kogo przypominam. Takiego aktora z Misia. Naprawdę. Ale tu mi się wydaje, że nie domalowałaś. Jak to nie? Tu, zobacz, tu. Nie mam luk? Porządnie to zrób. Przecież jesteś dzisiaj moją makijażystką. Jest dobrze. Widać, że stawiasz na brwi. O jacie. Widać, nie? No, ale naprawdę wyglądasz trochę jak pan. To będzie bardziej skomplikowane, natomiast bardziej. Pani Katarzyna jest tak dobrą makijażystką, że jesteśmy w stanie to zrobić. Moi drodzy, potrzebujemy pędzla. Będę używała Glam Brush T13 oraz podkładu. Tutaj mam... On nie ma zakrętki. No, Kat Von D Lockit w kolorze, to jest istotne, takie rzeczy się mówi. Tak. W kolorze 43 Light. Ale o kredce nie powiedziałaś. Kredka była jakaś randomowa za 5 zł. Daję sobie troszkę na rączkę. Nie oszczędzamy, ponieważ... Ale poczekaj, robimy... ja się tak poprawię, no przecież... Tak, żeby było widoczne wszystko. Wszystko jest widoczne. Proszę. Dobra. Te są niedobre, więc się ich pozbywamy. Okej. Okay. Oczywiście wszystko trzeba profesjonalnie rozblendować. Widzę, że ten podkład nie do końca jest twoim kolorem, ale nie martw się, to wszystko się da naprawić. Teraz, kiedy już nie widać twoich nieładnych ust... Ale są dobrze zakryte? Są idealnie Bo ja widziałam na tym, jak pani Kasia pokazywała, że to jest bardzo ważne. Ale generalnie jaki ma cel ten tutorial? Bo nie stać cię na operację. Nie stać. Więc musisz sobie... A zawsze chciałam mieć takie pełne, duże usta. No chciałam. Bo pełne, duże usta to jest połowa sukcesu, jeżeli chodzi o... A myślę, że jak miałabym tego glonojadka, druga to by było połowa ładnie? To oczywiście stawiać na brwi. Kolejnym krokiem jest zarysowanie twojego nowego kształtu ust. Ale wiesz co? Tak, żeby pasowały do brwi. Pominęłabym krok pani Kasia, więc ja bierzemy teraz, moi drodzy, paletę. To jest jakaś randomowa paleta do konturowania i bierzemy puder. Ten pędzel akurat nie jest najlepszy do wykonania tej czynności, ale taki mamy. Ale taki mamy, taki przygotowałyśmy. Więc tego będziemy używać. To jest ten nowy lip kit Oh My Lips. Nie, Oh My Lips. Liquid Lipstick od Eveline, kolor 05, taki czerwony, bo czerwone usta wiadomo najlepsze. Zawsze użyję konturówki z tego lip kitu. Ale nie żałuj sobie. Nie żałuję sobie. Ani tobie. Jak nałożycie tą pomadkę, to ona nie zejdzie.
Ona jest trwała, ale to dobrze. Majka! No to mało, chyba tego chcesz, żeby efekt był trwały, nie? Poczekaj, muszę tak zrobić. Pani Kasia nie żałowała, my żałować również nie będziemy. Uważasz, że ten rozmiar jest dla mnie odpowiedni? Spójrz. Czy jeszcze powiedziemy... Spójrz na siebie. Myślę, boję że, się. Myślę, że wyglądasz cudownie. A tu mam większą warę. Pani Kasia powiedziała. Ale ja się przepraszam, popłakałam, co to jest tu? No, jest pięknie, mamo. Pani Kasia powiedziała. Teraz trzeba wrócić wyciory do ust. Żeby efekt... Ale to nie tak. No, dokładnie tak. No, ale tu musi być chyba... Tak, dużo, no ja tak robię. I tutaj po bokach musi być cieńsze. No, żeby efekt był... Wypełnienia ust, żeby był taki pełniejszy. Bo już bardziej masz nowy widoczny. Kształt, a one muszą jeszcze być pełne. Wyglądasz pięknie. To twoja najpiękniejsza. Odsłona, jaką kiedykolwiek. Ty działam, mamo. Popłakałam. Mam nadzieję, że będziesz się tak malować codziennie. Ale jak to zrobić, żeby się nie popłakać, nie pobrudzić? No odgarnij sobie wargi. Dokładnie. Pod zęby je wkładaj. Pod usta. Tak. Za duże, ja mam za mało wargi. Wkładaj te wyciory. Jest cudnie, mamo. A nie wyrównasz mi tego kształtu ust? Mamo, jest kształt dobrze? Jest... To jest twój indywidualny kształt ust. Trochę wyglądasz jak Miranda. Dobra. Jeszcze chciała zobaczyć w wykonaniu pani Kasi. Co takiego? Konturowanie. Ja myślę, że to by było epickie w może wykonaniu. Zainspirujmy ją. Ja na tobie przetestuję. Dobra, dawaj. Ale ja chcę takie mocne, takie a la Kardashianka. Żebyś się nie musiała odchudzać, a wyglądała szczupło. Dobra. Dawaj. A od 20 lat się odchudzam po Zabierz prostu, mi no. włosy z twarzy, bo inaczej jest, to dobra. Nie dam rady. Dobra, córciu, już. U góry jeszcze, bo czoło trzeba też konturować. Też? No tak, oczywiście. Nie oszczędzam sobie tym oczywiście pędzlem, który sobie tego nie nadaje. Trzeba zamaskować wszystkie elementy, które są... Ale wiesz, 20 kilo mniej. Nie chcemy oczywiście mieć boczków na twarzy, więc je też zamarzemy. Z drugiej strony drugi boczek. Po co nam te boczki, skoro możemy ich nie mieć? Ja ci powiem szczerze, że wyglądasz przepięknie. Tak? Zupełnie inny człowiek. Ty, ale się opaliłaś. Ale zobacz, czy ty to widzisz, jaka jestem szczupła? No. Ty, może ja naprawdę zacznę się konturować. Tylko tak wiesz, nie? No tak, dokładnie, tak wiem. Moi drodzy, te wyciory to takie trochę niewygodne są. Ale... Jakieś wkładki silikonowe by się bardziej przydały. Takie robione na zamówienie. No, coś takiego... Dostaniesz na urodziny. Jeżeli doceniacie moje umiejętności makijażowe, jeżeli podoba wam się makijaż w stylu pani Kasi Nutsowskiej, jak widzicie... Zgodnie ze wskazówkami pani Kasi. Postawiłyśmy na brwi. Na postawiłyśmy usta. Na usta. Wszystko jest piękne, nie potrzeba żadnej operacji plastycznej. Laseczka. Wygląda 20 lat i 20 kilo. Mogę coś mniej. Jeszcze powiedzieć? Tak. Pani Kasiu, kocham panią i dziękuję za wszystkie uśmiechy, jakie mi pani zaserwowała. A ja w tym momencie dodam, że naprawdę wyglądasz cudownie, mamo. Dziękuję za wystąpienie w moim filmie, za to, że mogłam na tobie potrenować moje umiejętności makijażowe. Proszę teraz w komentarzach zapisywać się, robimy kolejkę, kto następny na makijaż, proszę dać znać. Jak widzicie moje umiejętności? Moi drodzy, i kciuk w górę dla mamy za to, że pozwoliła mi to zrobić. Nie ma sprawy, kochanie. Ja ci cię odwdzięczę. Dobrze, o! Jak chcecie film, w którym to mama wykonuje na mnie jakiś makijaż? Koniecznie! Piszcie w komentarzach. Ale bym ci zrobiła tak, taki tutorial. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Pa.